Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapecie Rotel RCD 971 i klasycznie odtwarzacz ma tam jakieś problemy z odczytem płyt. Za chwileczkę sobie płytę wrzucimy, spróbujemy odczytać i zobaczymy, w jakim faktycznym stanie jest odtwarzacz. Dobra, płytkę mamy przygotowaną. Mechanika może nie należy do najcichszych, ale pracuje bardzo szybko. Jak widać, płyta została wczytana. Bardzo fajny, wyraźny wyświetlacz. No, jak widzimy, o, na drugim utworze już się niestety odtwarzacz wykrzaczył. Tak więc rozbieram urządzenie, podłączymy sobie oscyloskop, sprawdzimy pomiar mocy optycznej, pomiar wartości sygnału RF. Mamy tutaj bardzo popularną głowicę KSS213B, tak więc w razie konieczności wymiany nie będzie z tym problemu. Dobra, i odtwarzacz mam rozebrany, całkiem fajnie zbudowany. W środowisku audio kondensatory Black Gate są uznane za jakiś tam obiekt kultu. Ja ich fanem nie jestem. Gdy były jeszcze nowe, to może powiedzmy były dobre, aczkolwiek w tych kilkunastoletnich sprzętach, no niestety na pomiarach wychodzą najczęściej bardzo kiepsko. Tak więc zobaczymy, jak sytuacja będzie się miała w tym przypadku, ponieważ po naprawie lasera mechaniki zrobimy sobie jeszcze oczywiście przegląd całości urządzenia, ale wpierw pomiary. Któraś z tych złącz goldpinowych mamy wyprowadzony sygnał RF. Oscyloskop mam podpięty. Poziom sygnału 1,82 V, ale widać, co tutaj się dzieje. Chyba widać. Na 100% ta głowica laserowa została gdzieś podkręcona. I pomiar mocy optycznej nam to potwierdzi za chwileczkę. Dobra, miernik odpalony i jedziemy. mikrowaty. To nie jest tak dużo. Chyba że jest to już jakiś chiński zamiennik wsadzony. Aczkolwiek te głowice przecież nigdy takich poziomów sygnału nie dawały. Póki co dokonałem zmniejszenia mocy lasera. Póki co jeszcze nie wiem do jakiej wartości, ponieważ regulacja odbyła się tylko bazując na poziomie sygnału RF. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś skutek. Jest 50% szans, że ta głowica gdzieś tam w fabryce została źle ustawiona, bo oczywiście jest to zamiennik, albo ktoś przy montażu gdzieś tam trącił ten potencjometr i mamy poziom sygnału, jaki mamy. Aczkolwiek tego, że nie powinien on wynosić 1,8 V, to jestem pewien w 100%. 1,3, 1,4 to są głowice nowe praktycznie i to jest max. Tak więc zobaczymy przez paręnaście minut, jak się sprawy będą miały. Dobra, póki co ustawiłem 1,36. Przebieg sygnału wygląda zadowalająco, tak więc potestujmy. Rotel się testuje. Tymczasem tutaj mamy Sony TAF444S, który już na starcie ma kilka usterek, a jedna z nich to problem z potencjometrem. I nie wiem, czy dalej jest sens go testować. No, przełączniki trzeszczą. Tu jednego kanału nie mamy w ogóle. Wygląda na to, że największy problem na razie mamy z tym potencjometrem, który się w dodatku cały rusza. Tak więc natarka zaraz rozkręca soniaczko.
Rotel leci. Rotel leci drugą płytę bez problemu. Ta płyta ma troszkę niższy poziom sygnału. Nie ma żadnego problemu, przynajmniej na razie. Tak więc myślę, że będzie dobrze, więc zostanie nam przegląd elektroniki. Rotel chwilowo poszedł w odstawkę. Zabrałem się za kilka elementów z Sony TF444S. W pierwszej kolejności zobaczyć, co kryje nasz koszmarnie trzeszczący i prawie że nie działający potencjometr. Potencjometr niepryskany, nigdy nie rozbierany. Jeśli chodzi o te wzmacniacze generalnie, to one mają troszkę inną topologię niż klasyczne układy. W regulacji głośności mamy wzmacniacze operacyjne pełniące rolę konwerterów prądowo-napięciowych. Stopień końcowy również różni się troszkę od klasycznego stopnia mocy. O tym już kiedyś też wspominałem, żeby dokładnie zapoznać się z zasadą działania tych wzmacniaczy z gałką po lewej stronie. To był całkowicie inny inżynier projektujący te wzmacniacze w tamtych czasach. Potencjometr rozebrany, wyczyszczony, był dosłownie czarny. Teraz wygląda to znacznie, znacznie lepiej. Potencjometr wyczyszczony, złożony. Zabrałem się za moje ulubione zestawy przełączników. Dobra, przełączniki wyczyszczone, złożone. Czas zabrać się za kolejny przełącznik i potencjometr. A Natalka tam sobie dalej walczy z resztą elektroniki. Dobra, i przełączniki, potencjometry, wszystkie chyba z wyjątkiem jednego, które znajduje się na tylnej ściance, zrobione. Dźwięk wydaje się jeszcze delikatnie być przesterowany z powodu zanieczyszczonych przekaźników wejść głośnikowych. Jak je rozłączymy i połączymy, to następuje poprawa. Ale to, co najważniejsze, to nie ma trzasków. Żarówki wszystkie działają, poza jedną, która jej była zbita. I co najgorsze, nie było jej w środku, nie ma tej zielonkawej koszuleczki. Trzeba będzie coś dorobić, coś poszukać. Dobra. Żaróweczki ogarnięte. Aby było estetycznie tak samo, to wszystkie mają... Mogę? To wszystkie mają założone żółte koszuleczki zamiast tych zielonkawych. Ja rotela też powoli kończę. Wymiany wymagały tylko 4 kondensatory. Tak więc za chwileczkę urządzenie zostanie całkowicie złożone i można będzie je dalej testować. Z rotelem nic więcej się nie dzieje, tak więc uznaję naprawę za zakończoną. Regulacja mocy optycznej głowicy rasterowej, a dokładnie to jej zmniejszenie, pozwoliło zapewnić bezproblemową pracę przy poziomie sygnału pomiędzy 1,1 a 1,38 w zależności od użytych płyt. Dobra, i soniaczek skończony. Te żółte kontrolki też wyglądają fajnie. Nie ma żadnych trzasków. Tak więc wszystko zakończone sukcesem. Przy uruchamianiu wstępnym
Nie byłem pewny, czy potencjomat przypadkiem nie jest gdzieś tam uszkodzony, że tak powiem, trwale. Ale na szczęście udało się go wyczyścić. Kondensatorów zbyt wielu też do wymiany nie było.